Pozdrawiam. Twitch.tv/mancio. Szymon Wydra. Co u Szymona Wydry? Szymon Wydra urodził się w Radomiu. To jest takie miasto, Radom. Aha. I on się urodził 45 lat temu. Ojeju. Czyli ma... dużo lat. 45 lat. No. Teraz to wiem, że Szymon Wydra się nauczył w szkole. I jaka urocza. Jako technik, mechanik. I przed piosenkarstwem on robił bardzo różne roboty. Na przykład pracował jako sprzedawca. Czekajcie, jaka Szymon Wydra, jakie on miał piosenki? Żebym cokolwiek skończył. Stop. Byś dobrze żył. Okej, już wiem. Sprzedawca w sklepie. Już takim, wiem. Jak żabka, ale też pracował w radiu. I na przykład też naprawiał meble biurowe. Jak Szymon miał 19 lat, to mieszkał w takim metalowym puzderku, gdzie kiedyś trzymali pszczoły i on tam mieszkał. I wiecie, takie małe. Tam ledwo się mieścił. I wtedy pracował na stacji benzynowej i mył gąbką samochody, ale też miał pracę jako ochraniacz w sklepie. I w Wigilię, kurwa, człowiek pracujący, ile zawodów miał. W tym sklepie. Linet, no tak, spinguj i napisz, to przeczytam. I od tyłu tam ktoś mnie zaszedł i porazili mnie prądem. I trafił do szpitala. Czy i na raz w celu pracował w miejscach? No chyba tak. Ruszać. Minęło po 2 tygodniach, na szczęście. Oprócz muzykowania, Szymon Wydra grał też w piłkę nożną w drużynie Radom jak Radom. Ale te tła wybiera. Dzisiaj jest bardzo dużym fanem tej wiecie, drużyny. Widzowie, tak naprawdę to tło się nie rusza. Ono stoi i cały czas w miejscu. Jest też dużym fanem tego to wasze oczy robią złudzenie optyczne. Radom. Moje serce bije dla Radomia. Szymon no, naprawdę. Wydra uczył się w szkole grać na gitarze. Mojego marzeniem było grać na gitarze w zespole Lady Punk. Udało mu się? To takie szczeniackie właśnie marzenia mi się włączyły i powiedziałem rodzicom, że ja będę grał w tym zespole na gitarze. No i zapisali mnie do szkoły muzycznej na gitarę. Szymon założył zespół o nazwie Carpe Diem, co oznacza po polsku oczywiście Carpe Diem. I założył też zespół o nazwie Deszczowe Psy. Co? W roku 2001 brał udział w szansie na sukces. I co, dostał swoją szansę? Udało mu się osiągnąć sukces? W sumie Klocuch nagrał o nim film, to udało się osiągnąć sukces. Dzień gaśnie w szarej mgle. Widzicie? Nie rusza się. To wasze oczy. No, ale niestety nie wygrał. Ale potem a, szkoda. Jeszcze raz, rok później. I wtedy już... wygrał. No i w końcu w 2002 wziął udział w programie Idol. Deep in my heart there's a fire burning hard. Żegnam was już wiem. No i tutaj Szymon Wydra niestety też nie wygrał, zajął 3. miejsce, ale od tego programu zaczęła się jego największa znaność i największe jego hity potem powstały, takie jak Do nieba nie chodzę, która tak naprawdę się nazywa Teraz wiem, a nie Do nieba nie chodzę. Jakby ktoś nie wiedział, o czym jest ta piosenka, to Szymon już tutaj tłumaczy. Proszę, Szymon. Do nieba nie chodzę, bo jest mi nie po drodze. Teraz jest mi nie po drodze. Ja się tam jeszcze nie wybieram. Jestem tu. Cieszę się życiem. Każdym dniem, czyli carpe diem. Kurwa, co? A co ma być, to będzie. Ja to niebo znajdę wszędzie, tak? Gdy zabraknie tchu, gdy przyjdzie na to czas. Kolejny znany hit. Nasze życie będzie jak poezja. O, to może się jeszcze z tym... jest to znane takie, Boże, jak ja jej to powiem, że ja... I chyba to wszystkie hity. Nie ma chyba więcej. Będzie mógł się z Jasiem dogadać. No i jak takim poetą jest Szymon Wydra, no to w 2008 roku wziął udział w programie Gwiezdny Cyrk, gdzie chyba
tresował foki, żeby skakały przez ognie piekielne i pajacował. Odpadł w 6 odcinku. Macie, jak będzie ci się nudzić, może obejrzysz dokument 20 lat cięć na polskiej kolei do kuracji. Gość robi dobry film, ale przez niszową tematykę trudno trafić do większej widowni. Nie wiem, jakbym kurwa musiało mi się nudzić, żebym obejrzał film o polskiej kolei. Naprawdę. Nie wiem, jak bardzo musiałbym być zdesperowany. Zajmując 5 miejsce. I to jest program, który prowadził ten Heizer od białych proszków. Nie ten Heizer od bycia durniem. Czy wiesz, że Szymon Wydra nagrał piosenkę na Interwizję 2019? Ale się nie dostał, bo wtedy dostały się te skrzeczące baby. No a Szymon miał piosenkę, gdzie śpiewa nie po polsku. On się chwalił, że ta piosenka... Kuracja to był ten z wykopu? Co Rafon go pobił? Dobrze kojarzę? To była całkiem śmierdząca sprawa. On teraz jest twórcą internetowym? Jaki rozwój kariery? Wystarczy dostać mordę od Rafona i nagle może stać się twórcą internetowym. Filmu jest też jakiegoś niepolskiego, ale ten film to taki chyba niedobry. Co to jest? Trailer do Battlefielda? Szymon Wydra też próbował na Interwizję w 2006 i 2017 i też mu się nie udało. O, jaka wyczesana! Znany był zawsze ze swoich takich długich włosków loczkowanych. To był jego znany wygląd i później on obciął te włosy, zmienił fryzurę na irokeziaka, czyli środek długie, boki krótko. I właśnie od kiedy on obciął te włosy, to już przestał być znany. Cała ta jego znaność chyba była w tych jego długich włoskach. Zawarta. Polak niepokonany, dziękuję za 7 miesięcy. To 7 miesięcy. To był chyba błąd, że obciął. Ostatnie święta wielkanocne. Ty, to może to jest analiza upadku Mandzia. Może dlatego, że zmieniłem fryzurę na grzywkę na mordzie zamiast ułożone włosy. Może dlatego doszło do upadku. O kurwa. Odkryłem to, widzowie. Szymon wszystko się zgadza. Rodziną, bo mówił. No to za suchara robota zrobiona. Często nie miał czasu, bo miał koncerty, a teraz już... Dlaczego nie ma kamerki? Niektórzy to zamiast chodzić na Twitcha, żeby oglądać rzeczy, powinni otworzyć książkę i sobie przypomnieć, jak się czytało. W tej okazji, że nikt go nie zna, no to już ma rodzinę i czas na nią. I jego ulubiona potwarawa świąteczna to majonez. Lata, naprawdę, przez lata przywoziłem właśnie wasz majonez tam do siebie. No, i to po kilka litrów. No, piękna sprawa. Lubi też żurek, który gotuje jego żona. Jemu w ogóle nie przeszkadza to, że jest nieznany już i koncerty robi dalej. I na przykład jak wejdziecie sobie na wydra.pl, no to tam macie koncerty normalnie wpisane. O, jest Choroszcz, potem Cypr, to nie wiem, gdzie to jest. No i... Czekaj, on na Cyprze, kurwa, robi koncerty? Czekaj. Czy koleś robi połowę koncertów na Cyprze po to, żeby płacić mniej podatków? Czemu kamerki nie ma, Pepelo? Czy on specjalnie robi połowę swoich koncertów na Cyprze, żeby urzędowi skarbowemu powiedzieć, że prowadzi swoją działalność częściowo na Cyprze i przez to nie płaci tak wysokich podatków, tylko płaci na Cyprze? Jeżeli tak, koleś jest jebanym fiveheadem i go bardzo szanuję. Musi większość tam robić albo 50%. Z tego, co ja widzę, robi 50%. Zaraz zobaczymy na jego stronę. Poczekajcie, zaraz będę. Bryby. Już jestem. Już jestem. Wydra. Szymon Wydra. Wydra.pl, ale sobie domenę zajął. Koncerty. Cypr. Cypr ponownie.
Radom, dobra, imprezy zamknięte jakieś. A czy tutaj dalej jest Cypr? A nie, nie ma. To może wakacje sobie robi. Nie, większość robi w Polsce. Jednak nie jest takim fiveheadem. Na tyłach hotelu dwór Rogiński Kolno. O kurwa, wyobrażam sobie. Jedziesz do Kolna, do jakiegoś hotelu, do hotelu dwór Rogiński, ale tam właśnie z tyłu, za wszystkimi zamkniętymi pokojami, tam za główną salą, tam na właśnie, tam z tyłu, gdzie są schowki, właśnie sobie możesz zrobić koncert. Taki, a dobra, zrób sobie koncert, spoko. Jednak two head, a myśleliśmy, że five head. No bo jak zobaczyłem trzy Cypry, to miałem takie orzesz, kurde. Potem jakieś bielawa, ten. To choroszcz to niedługo, no to może... Chyba, że na to wpadł chyba, bo to są poprzednie koncerty z 2020 i 2019. Zatem być może on dopiero teraz na to wpadł i może teraz zaczyna oszczędzać na podatkach, albo się tam przeprowadził. Czy będzie rewo oglądane? Tak, będzie. Tam, jak macie blisko? O, na kanale... Jednak five head? Dajmy mu five heada, Wito. Dzisiaj jesteśmy mili. Dajmy mu five heada. Na YouTubie też są rzeczy wrzucane, to możecie mu na przykład napisać, że fajne albo coś. Nie wiem, jak chcesz. A jak tak chcecie wiedzieć najbardziej, co tam u Szymona Wydry, no to najlepiej wejść na Facebooku. On wrzuca bardzo dużo rzeczy, bardzo często. Co to on ma za dziwnego Facebooka, Klosu? Teraz chyba jest na wakacjach w ogóle, ale ma też dużo zdjęć wrzuca różnych, na przykład z różnymi ludźmi znanymi. Tutaj ma z najlepszym polskim aktorem, tutaj z królem lwem. Tutaj z twoją... O, tutaj chyba doi krowę. Siabrązik. Albo tutaj ma zdjęcie z dawnych lat z papieżem Polakiem Janem. I chyba on ma też piosenkę o nim, tak w ogóle. I... O, albo tutaj z najlepszym polskim piosenkarzem, jak razem byli na rybach. Tak wygląda Szymon Wydra od tyłu. I tak wygląda w szkole. Tutaj miał takie włoski na pieczarkę. Tutaj... A tutaj młody Szymon Wydra typu widać od boku. Tutaj jak lata helikopterem. No dużo tego strasznie tutaj nawala. Nienawidzimy śpiewać o pierdołach, o głupotach, bo uważam, że to jest strata czasu. I to był właśnie Szymon Wydra i jego całe życie i śmierć. To wszystko... O nie, kurwa, jaka śmierć! Uspokój się.